Dobry wieczór, ja się nazywam Marek Tyniec i dzisiaj wyjątkowo, może nie wyjątkowo, zobaczymy, mam gościa Tomek Czernik, kolarsko.pl. Dobrze mówię, kolarsko.pl? Cześć. Dobrze, bo zaczynamy Giro d'Italia i pomyślałem, że jeżeli będą dwie osoby o różnych poglądach na kolarstwo i na Giro d'Italia, to będzie to pewne urozmaicenie i no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo Tomek jest romantykiem, a ja jestem pozytywistą. Bardzo dobre określenie, bardzo dobre. Mamy Giro, które jest teoretycznie najpiękniejszym turem, ale w tym roku Giro będzie miało bardzo duży problem, żeby przebić Tour de France, bo rywalizuje z Vueltą, z klasykami, nie tylko o atencję, ale przede wszystkim o obsadę. I jak popatrzymy na Pro Cycling Stats, to tak naprawdę obsada Giro jest na poziomie obsady Tour de Pologne. Co o tym sądzisz? No właśnie też zwróciłem na to uwagę, jak wczoraj szykowałem się do pisania zapowiedzi i przejrzałem dokładnie listę startową, szukając jakichś faworytów generalki, no to wyszło mi, że kandydatów do pierwszej piątki jest tak naprawdę może pięciu, a w czołowej dziesiątce może się znaleźć masa kolarzy takich, którzy w Tour de France pewnie mieliby problem, żeby wygrać etap po odjeździe. No obsada jest jaka jest, no ale tak dokładnie jest, jak mówisz też, że mamy równolegle Vueltę, mamy równolegle monumenty. No i niestety konkurencja jest taka, że no z czymś Giro musiało przynajmniej w niektórych przypadkach przegrać. O faworytach, o obsadzie jeszcze za chwilę. Ja mam jeszcze taką jedną uwagę i pytanie, no bo prowadzisz portal. Mhm. Kurczę, jak chcesz to wszystko ogarnąć? Te wszystkie wyścigi, które są naraz. Bo ja sobie mogę komentować na Twitterze różne rzeczy, czasami nagrać jakieś wideo albo napisać jakiś artykuł o tym, co mnie interesuje. A skoro prowadzisz portal, to jakby zobowiązujesz się do tego, żeby być na bieżąco z tym wszystkim. Jak? No, staram się jak mogę. Czasami jest ciężko, czasami na tym cierpi trochę moja żona, ale przede wszystkim nie jestem z tym sam, bo mam kilku chłopaków, którzy mi pomagają i od razu z tego miejsca bardzo im dziękuję. Dziękuję Kubie Szymańskiemu, Karolowi Dziamborowi i Tomkowi Garusowi. No i cóż, no jakoś trzeba sobie radzić. No teraz wiem, że właśnie z uwagi na to, że będzie tak duże nagromadzenie, zdaje się, że jest jeden dzień, kiedy są cztery wyścigi rangi World Tour. Nawet tak, górski etap Giro, górski etap Vuelty i Paryż-Roubaix. To przynajmniej jakoś tak wypada. No to właśnie, no to będzie wyzwanie, aczkolwiek no, pracowałem kiedyś w Onecie i zdarzało się robić trzy rzeczy na raz, więc myślę, że tym razem też mi się może uda. Czyli luzik. Nie mam nerwów. No, jeżeli z czymś będę 5 minut później, to myślę, że świat się nie zawali, ale zazwyczaj jesteśmy najszybsi, więc myślę, że podtrzymamy ten trend. Także. Dobra. Zanim o faworytach, to jak myślisz, kto zrobi, bo taki wyścig jak ten, takie Giro jak to, podobnie jak na przykład zeszłoroczna Vuelta, to jest szansa dla kogoś, żeby odnieść wynik życia. Być może wejść w pierwszą dziesiątkę, wejść w pierwszą piątkę, bardzo się pokazać. Jak myślisz, kto na tym Giro odniesie taki wynik życia? To nie musi być potem powtarzane, ale no, tych szans jest dużo. Znaczy, kurczę, wynik życia. No, pomyślałem, że na dobry wynik stać na przykład João Almeida z De Koenig, ale z drugiej strony to przecież jest bardzo młody gość i to wcale nie musi być wynik jego życia. Więc myślę, że jakbym miał kogoś takiego wskazać, no to albo Jakob Fuglsang, jak chodzi o Grand Tour oczywiście, chociaż z drugiej strony to mam wątpliwości, czy on przez te trzy tygodnie podoła, bo w przeszłości z tym bywało bardzo, bardzo różnie. No i też jest to postać dla mnie moralnie niejednoznaczna z uwagi na informacje z początku tego roku i jego kontakty rzekome z doktorem Ferrari. Ale może Wilco Kelderman, myślę. Przy takiej obsadzie jest w stanie gdzieś tam w okolicach podium się zakręcić, no i dla takiego kolarza podium no to byłoby coś. Znaczy ja bardziej myślałem na przykład o tych gościach z takiego niby drugiego szeregu, typu Knox na przykład, ten Almeida, o którym mówiłeś, ewentualnie sam Omen. Że któryś z nich właśnie może wejść w to przejść, powiedzmy, a jak dobrze się zakręci albo ktoś będzie miał problemy, to w top 5, kto wie. I to już jest duża rzecz. Takich zawodników było sporo. Tak pamiętam na przykład, byli tacy ludzie jak Talański na przykład, którzy właśnie na słabiej obsadzonych Vueltach robili dobre wyniki i potem już za wiele z tego nie było. Ale to jest szansa. To jest szansa. Ja myślę, że to jest takie Giro, które dla wielu będzie szansą
na dobry kontrakt, na dobrą karierę i na to, żeby potem całe życie żyć pod presją. No właśnie, bo raz się komuś uda i potem już zawsze się będzie naznaczonym, że przecież było się w stanie być na podium Grand Touru. No trochę teraz to przeżywa też Rafał Majka, gdzieś tam się za nim podium Welty ciągnie nieustannie. No i tak to już jest. A właśnie, a może on zrobi wynik życia, bo Tireno jechał pięknie. No unikam, staram się unikać wypowiedzi na temat Majki przed wyścigiem, bo nie potrafię do tego podejść obojętnie, tak jak wcześniej sam mówiłeś, ja reprezentuję nurt kolarstwa romantycznego i dla mnie Rafał nawet rok temu, gdzie obsada była o wiele, wiele mocniejsza, był zawodnikiem na podium, no ale teraz naprawdę, tak jak ci mówiłem na początku, jak się zerknie na listę startową, no to no tych kandydatów do czołowej piątki no jest naprawdę niewielu i jeżeli Rafał się w piątce nie zmieści, no to trzeba będzie otwarcie powiedzieć, że to jest rozczarowanie, a jednocześnie piąte miejsce to będzie wyrównanie jego najlepszego dotychczasowego wyniku na Giro. Więc w sumie wszystko wskazuje na to, że tym razem powinno być lepiej. No Tireno wyszło bardzo fajnie, wręcz powiedziałbym, że rewelacyjnie. Rafał jeździł tak ładnie i tak efektownie jak, nie wiem, w 2016 roku i wcześniej, kiedy wygrywał etapy na Tour de France, no i oczekiwania na pewno rozbudził, moje tym bardziej, ale no nie chcę się też za bardzo na ten dobry wynik napalać, bo patrząc na to od drugiej strony, no to są trzy etapy jazdy na czas, będzie zimno, będzie pewnie lało, będzie pewnie śnieg na Stelvio, a Rafał nie lubi, jak jest zimno i śniegu też bardzo nie lubi i w przeszłości też już się przekonywaliśmy, że w takich warunkach sobie nie radzi. Także no różnie może być. Lepiej podejść bez wielkich oczekiwań i być mile zaskoczonym, niż się w ciemno nastawiać na to podium, które oczywiście, którego on sobie życzył i bardzo mu kibicuje, no i potem się rozczarować. No bo mamy tak, jest Yates, Thomas, Kreiswijk, Majka, Nibali, Kelderman, Pulzang, kropka. No jeszcze Własowa bym wymienił może. No raczej z tych, którzy mogą coś zrobić nowych, prawda? Natomiast tych nazwisk Pulzang niby nie, niby tak. To zależy, jak go traktować, no ale powiedzmy, że duże nazwisko i tyle. Mówisz o śniegu na Stelvio. Ja myślę, że Stelvio nie będzie. Ja myślę, że będziemy oglądali podobną sytuację jak to był 14 rok? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nibali wtedy wygrywał, gdzie w zasadzie już zrobili wszystko, żeby ten etap z metą na Treci Medvia Varedo się odbył, ale tam większość etapów była poskracana bardzo mocno. Ja myślę, że będziemy oglądali coś takiego. Niby październik jest podobny do maja, ale tutaj się oddalamy od tego ciepłego, gdzie w przypadku maja jednak się przybliżamy do tego ciepłego. Ja myślę, że oni mają w zanadrzu całą masę objazdów, finiszy na mniejszych przełęczach, omijania tych dużych wysokości, bo myślę, że z naturą się nie wygra. No to tym lepiej dla Majki, no. Cóż więcej mogę powiedzieć. No. W sumie tak. To znaczy całkiem poważnie, bo ja myślę, że nie wiem, może odczarujmy jedną rzecz. Znaczy odczarujmy słynne dmuchanie balonika. Ty dosyć dobrze o tym napisałeś, ale ja myślę, że to nie jest żadne dmuchanie balonika, bo to jest bardzo solidny zawodnik. To samo można byłoby powiedzieć, że Duńczycy dmuchają balonik w temacie Pulzanga na przykład. Chociaż ja nie wiem, jakie tam są oczekiwania i nastroje, nie? Natomiast jeżeli mamy zawodnika, który regularnie przyjeżdża na granicy pierwszej piątki turów, był na podium wielkiego turu i startuje w wielkim turze, który daje taką szansę, bo obsada nie jest taka zabójcza jak na Tour de France. Poza tym wiele wskazuje na to, że ten wyścig między innymi przez obsadę, przez pogodę, no, może być nieco wolniejszy niż Tour de France w kontekście tempa na podjazdach. To ja nie mówię, że to jest pewne, że on będzie na podium, ale szansa jest. Nie no, oczywiście, że jest. Ja też w to bardzo wierzę, no bo patrząc na to od drugiej strony, przed chwilą tonowałem te nastroje, ale no jest kilka naprawdę wymagających górskich etapów, kilka długich, takich sztywnych, równych podjazdów, które Rafał lubi, gdzie nie ma dużych zmian tempa i tego typu rzeczy. No a też te czasówki, no to no pierwsza jest względnie krótka i duża jej część to jest po prostu prościutki zjazd w dół, gdzie raczej wydaje mi się, że nie da się chyba zbyt dużo stracić do rywali w generalce. No ta ostatnia też jest względnie krótka, no i taka najbardziej... On ją dobrze jeździł. No tak, a jeszcze ta najdłuższa, ponad 30-kilometrowa, no, ma taki lekko pagórkowaty profil, a pamiętam, że to był chyba 2014 rok
i była taka jazda na czas chyba z Barbarysco do Barolo, tam jechali tak, takimi drogami. Ja świetnie pojechał. Przez Wiennicę, on tam zajął 4. miejsce na bardzo podobnej trasie, więc jeżeli to wszystko dodamy do siebie i dołożymy do tego to, jak wypadł na Tirreno i jeszcze do tego to, że się nauczył znowu atakować, no to wychodzi na to, że naprawdę może nie trzeba patrzeć na to, czy on się to podium załapie, tylko patrzeć nawet trochę wyżej. No ale to jest też takie wróżenie z fusów, no i też już tyle razy liczyłem na Rafała i coś nie zagrało, że tym razem naprawdę wolę już podejść bez wielkich oczekiwań i tak jak mówię, być mile zaskoczony. Znaczy, ja bym powiedział tak, że to oczekiwania to jest jedno, bo to mamy jakieś oczekiwania, natomiast gdzieś trzeba jakoś w miarę obiektywnie szanse oceniać i one są, one nie są bardzo duże, ale są. Raczej to jest tak, że Majka jest przez zachodnich komentatorów stawiany w tym drugim albo w trzecim szeregu, no ale to jest, jeżeli nie dzieje się nic dziwnego, to jest niesamowicie solidny gość. On może nie jeździł nigdy tak bardzo, bardzo szybko, jak ci, którzy wygrywają wielkie tury, ale też z tych wielkich turów zawsze ktoś wypada, bo zawsze ktoś wypada, więc kto wie. No pewnie, no też właśnie jak wspominasz o tych zagranicznych mediach, to przeglądając ciekawości zapowiedzi wyścigów, no i gdzieś tam te belgijskie, no to widzą go raczej w roli takiego underdoga, ale na przykład duński Feltet, który bardzo sobie cenię ze względu na świetne chociażby zapowiedzi wyścigów, no to on właśnie wspomina o tym, że Majka od 2 lat stopniowo podnosi swój poziom, że omijają go te poważne wypadki, które miał tam w przeszłości, między innymi na Tour de France, no i że w spokoju buduje tą formę i że to w końcu może przynieść owoce. A ktoś inny z Polaków? Kto jakby dobrze pojedzie z Polaków, jak myślisz? No mamy jeszcze Pawła Poliańskiego, który wiadomo, że będzie pracował na Rafała. Mamy Maćka Bodnara, którego forma w tym sezonie raczej nie zachwyca i tutaj myślę, że w czasówkach też nie mamy co liczyć na fajerwerki. No może Kamil Małecki, no tutaj z CCC Team to jest jedyna w sumie poza Rafałem nadzieja na to, że będziemy mieli jakieś jaśniejsze dni, no bo to jest zawodnik młody, zawodnik, który w takim pagórkowatym terenie, a jest parę takich etapów pod ucieczki, radzi sobie dobrze, no i jest przede wszystkim mocny, interesują się nim drużyny World Touru, więc chyba wiedzą, co robią, no i myślę, że on może taką niespodziankę miłą nam sprawić. Zresztą sam to deklaruje, że chciałby wygrać etap, że to byłoby spełnienie marzeń. Ja myślałem o jeszcze polsko-włoskim zawodniku, czyli o Kubie Maryczko, bo zakładam, że przyjdzie ten moment, że on sobie w końcu zacznie radzić na tych dużych wyścigach, ale zobaczyłem jedną rzecz. Zobaczyłem na absurdalne dystanse, które są do pokonania na tym Giro, gdzie długości etapów są takie no, bardzo oldschoolowe. I to jest jeszcze jedna rzecz, bo pogoda pogodą, to będzie bardzo duża trudność, ale tych etapów powyżej 200 km jest cała masa. Są etapy powyżej 220 km. To są etapy górzyste, które mają ponad 220 km. I nawet jak powycinają te góry gdzieś w końcówce, to ja myślę, że to w ogóle będzie strasznie ciężki wyścig. Między innymi przez to nie będzie aż tak szybki pewnie. To tempo nie będzie tak chore jak na turze, bo te podjazdy będą dłuższe i będzie więcej. I te etapy będą strasznie długie. To w ogóle jest etyczne, żeby robić takie wyścigi? Kurczę, przypomniałeś, też dzisiaj zauważyłem właśnie, że te etapy będą takie długie, że to jest prawie 3,5 tysiąca kilometrów łącznie. I przypomniałem sobie, że przecież Majka słynie z tego, że jest wytrzymałym kolarzem i ma bardzo dobrą regenerację, więc to też w sumie trochę na jego korzyść przemawia. A co do Kuby Maryczki, to cię muszę zmartwić, ale on nie jedzie. Nie jedzie? Bo jeszcze widziałem go parę chwil temu, widziałem go na liście. Nie, nie ma go. Nie ma go, to sorry. Kolor pomylił z Attilą Walterem, bo w sumie barwy podobne. No spoko, mój błąd, zdarza się. Nie ma, nie będzie sprinterskich emocji. No on bywał drugi przecież na etapach, był blisko. Bywał. W ogóle ciekawe, gdzie on wyląduje po zakończeniu sezonu. Czy znajdzie gdzieś drużynę na najwyższym szczeblu? Pewnie nie. Zobaczymy. A jeszcze, tak chciałbym już do końca zmierzać, żeby nie przedłużać. Natomiast jest jeszcze jeden temat. Czy Sagan się odbuduje. Ja myślę, że tych okazji on tutaj ma bardzo dużo, ale ma Matthewsa, który jest w bardzo dobrej dyspozycji. Z drugiej strony wszyscy mówią, że Saganowi brakowało dni wyścigowych. On teraz je ma już za sobą. Będzie koszulka dla niego może? Jakieś, nie wiem, to co się z Saganem dzieje w sumie to jest trochę dziwne, bo tak patrząc
całościowo, no to Tour de France bez wygranego etapu, bez zielonej koszulki, no to dla niego jest porażka. Z drugiej strony on zdaje się wczoraj wypowiadał się, że ten Tour de France nie był taki zły i właśnie tylko tego zwycięstwa mu zabrakło. A jeszcze z trzeciej strony na temat startu w Giro d'Italia wypowiadał się w takim tonie, że skoro był na prezentacji i obiecał, no to przyjedzie, więc w sumie nie wiem, czego się po nim spodziewać. On mówi, że chciałby wygrać etap, a w dalszej kolejności walczyć o koszulkę. Ciężko mi też powiedzieć, w jakiej formie może być Matthews, chociaż po tym, jak go nie zabrali na Tour de France, to trochę się odgrywał w tych mniejszych wyścigach, prezentując dobrą dyspozycję. Także no, może mu być z nim ciężko, aczkolwiek Sagan to jest cwany lis. Tutaj obsada jest słabsza, pomoc drużyny dla Matthewsa nie będzie taka, jaka była dla sama Beneta na przykład, chociaż tam na Tour de France z drugiej strony Bora też robiła, co mogła, żeby tego sama Beneta zrywać, więc myślę, że tu Sagan, jeżeli podejmie taką walkę, to będzie faworytem do tej cyklamenowej koszulki. Znaczy, wydaje mi się, że on też zrobi dużą część tego wyścigu, jeżeli faktycznie będzie w dyspozycji, bo właśnie między innymi przez to, że te etapy są takie długie, to no, może być różnie z emocjami. Mimo, że jest paru fajnych sprinterów, którzy przyjeżdżają mimo tych gór, to jednak ta obecność Sagana poza koszulkami Education First może faktycznie robić trochę show. No koszulkami i kaskami, bo nie wiem, pewnie widziałeś, ale kaski też mają... Tak. Mają kaczuszkę. No właśnie, faktycznie zanosi się, że będą takie typowe procesje dla włoskich gospodyń domowych na wielu, wielu etapach z ucieczkami ekip z dzikimi kartami, no ale cóż, no taki też trochę urok tego wyścigu. Często tak bywa. Dobrze. Czyli co? To jeden strzał. Kto wygra Giro? Miałem powiedzieć Rafał Majka, ale to znowu byłoby trochę życzeniowe myślenie. Wiesz co, dzisiaj się zastanawiałem i nie potrafię powiedzieć. Naprawdę. Mogę ci powiedzieć, że wydaje mi się, że nie wygra Geraint Thomas, bo pamiętam jego poprzednie podejście i skończyło się no, bardzo rozczarowująco dla niego, dla całej drużyny, dla Mikela Landy, który wtedy z nim jechał. No i myślę, że nie, że tym razem też coś pewnie nie zagra. Może Simonowi Yatesowi się uda. W przeszłości już było przecież tak, że wydawało się, że pewnym krokiem zmierza po triumfa, gdzieś w pewnym momencie go odcięło. Także może już teraz wyciągnął wnioski. Tak. To znaczy, patrząc na to, jak on wygrał Vueltę, w jakim stylu wygrał Vueltę, to ja stawiam na Yatesa. Chyba, że wypadnie trochę gór, wtedy stawiam na Thomasa. No to zobaczymy. Pogadamy za 3 tygodnie i porównamy nasze typy, kto był. No i jest. Powiedz, Nibali. Jest Nibali. Majkę, Nibali, kurczę, bym chciał, żeby Nibali wygrał, bo był najstarszym zwycięzcą w historii, ale już mi się to wydaje nierealne. Nie pamiętam, gdzie on ostatni raz jechał, czy to było Tirreno, czy nie, ale strasznie blado wypadł. W ogóle wydaje mi się, że mógłby być realny taki scenariusz, że Ciccone będzie postacią numer 1, a Nibali numer 2, bo wyglądał fatalnie, aż sobie sprawdzę, gdzie to było. Nie no, to było na Tirreno. To było na Tirreno, ale mnie to w ogóle nie... Znaczy, też to zauważyłem, ale mnie to w ogóle nie przekonuje, bo Nibali zazwyczaj przed wielkimi turami, te sprawdziany przed wielkimi turami, jeździł słabo. Dauphiné jeździł słabo, przed Giro też nie prezentował się bardzo dobrze. Giro też zaczynał czasami słabo, także jemu to nie robi. Także jeżeli jeszcze fizycznie jest w stanie faktycznie powalczyć, to powalczy bez względu na to, że się słabo prezentował. No to tak mi się wydaje. Bo ja mu tam po cichu kibicuję. No a tak jeszcze, jak już się bawimy w obstawianie, to miejsce Rafała, które byś obstawił? Trzecie, no ja miałbym powiedzieć, że drugie. No to dobra, to też możemy sobie to potem porównać. Mówię, to nie jest na zasadzie, że mój Boże, bardzo tego chcę. Natomiast jeżeli tak się wydarzy, to nie będzie niespodzianka. Tak bym to ujął. Znaczy to będzie taka mała niespodzianka, ale taka, której się można było spodziewać. No, czyli w sumie nie niespodzianka. No dobra, miałeś rację. To jest coś, co istnieje spore prawdopodobieństwo, że się może wydarzyć, ale nie musi. No ale oby się wydarzyło. Będę bardzo szczęśliwy, jak to się stanie. Dobrze, to ja Ci bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na kolarsko.pl, zapraszam wszystkich na Twittera, gdzie obaj jesteśmy aktywni. No, do zobaczenia wkrótce. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie, cześć.